dajemy, a miejcie tą odwagę iść swoją drogą, nie drogą, którą by wam ktoś życzył, żebyście tą drogą szli. Idźcie swoją własną drogą przez życie. Nie pozwólcie, żeby wam, z wami ktoś manipulował. Nikt nie będzie żył w waszego życia, też nikomu nic nie radzę. Najgorsze jest, jak komuś coś poradzę, mówię, przecież ja nie będę żył twoim życiem. Musisz albo, żeby to zrobił tak, ale ty musisz zrobić to tak, jak uważasz. Także życzę wam dojrzałości, żebyście byli dojrzali, samodzielni, dojrzali, a nie pozwolili sobie dyktować. Ale już filozofuję za bardzo. Grzesiu, dziękuję bardzo za zaproszenie. Pani Mirotko, dziękuję za to inicjowanie, to spotkanie krótkie, jak widzicie, takie chaotyczne, no ale myślę, że to są. Tu widziałem, że komuś się chciało spać, widziałem, ktoś tam zasypiał, ale wytrzymaliście. Także już kończycie i idziecie do domu. Rozumiem, tak? Czy jeszcze macie? Nie, do domu. Do gospody. Do gospody. No, na piwo. Na piwo.